6 stycznia wspominamy świętego Gwidona, biskupa. Nie wygląda na to, aby Gwidon miał swoje święto liturgiczne, ale niektóre, bardzo starożytne dokumenty nadają mu tytuł świętego, a ponadto jego wizerunek umieszczony w kaplicy świętego Sebastiana w katedrze w Auxerre nosi sformułowanie Beato Guido. Cały 45 rozdział Gesta Episcoparum francuskiej diecezji Auxerre jest mu poświęcony jako biskupowi, który sprawował biskupstwo od 933 do 961 roku. Gwidon urodził się w regionie Sens. Jeszcze jako dziecko został powierzony kościołowi katedralnemu świętego Stefana z Auxerre, będącemu jednocześnie jedyną znaczącą wówczas szkołą, gdzie Gwidon uczył się literatury i Pisma Świętego. Pozostając w środowisku kościelnym, Gwidon otrzymał od biskupa Erifrida tonsurę i jako dorosły wybrał życie zakonne. Ponadto był kapelanem i doradcą dworskim króla Raula i królowej Emmy. Później został archidiakonem. Była to bardzo ważna, jak na tamte czasy, pozycja. W dniu 21 kwietnia 933 roku, kiedy urzędujący biskup Guaderico zmarł, Gwidon zastąpił go za zgodą króla, królowej, duchowieństwa i ludu. Podczas jego biskupstwa musiał walczyć, aby uniemożliwić panom feudalnym zawłaszczanie dóbr kościelnych. Odnowił też budowle sakralne, przede wszystkim katedrę, kazał zbudować kaplicę ku czci najbardziej czczonych świętych w diecezji Auxerre i przywrócił porozumienie w nierozstrzygniętych sprawach ze swoim metropolitą, arcybiskupem Sens. Mówiono o nim, że był pasterzem, który starał się być pożyteczny, a nie dowodzić. Biskup Gwidon zmarł opłakiwany przez wszystkich 6 stycznia 961 roku. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Gwidonie dałeś swojemu kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.